Cześć Wam. Cześć. Dzisiaj zdecydowaliśmy się nie dodawać filmu takiego naszego cotygodniowego jak zwykle. To będzie bardzo krótki film. To nie jest miejsce i czas. Dokładnie. Tak poczuliśmy. We czwartek wszyscy obudziliśmy się w trochę innym świecie niż poprzedniej nocy poszliśmy spać. I my sami próbujemy się gdzieś wewnętrznie z tą sytuacją odnaleźć i po prostu nie czuliśmy tego dzisiaj, żeby dodawać film z naszych podróży banowych po świecie. Trochę nas to też dotyka, ta cała sytuacja, bo tak wiecie, jestem z Krosna i to jest tak 200 km od tych miejsc, gdzie faktycznie są... No dzieje się bardzo niedobrze i tak jak w Krośnie już widzimy, że jest bardzo dużo ludzi, którzy pomagają. Pierwsi ludzie też przekraczają granice i przyjeżdżają do Krosna i są przyjmowani. I to wszystko przeżywamy w sobie i przy tym też i nie widzimy tego, żeby to po prostu zignorować i nagrywać, jakby nigdy nic się nie stało. No. I chciałam Wam też powiedzieć, że żebyście też patrzyli na siebie, bo ogromnie ważnym jest teraz, by tak trochę samoregulację zastosować do tego wszystkiego. Jesteśmy bombardowani informacjami z każdej strony, a każdy z nas ma inną, powiem tak, pojemność na ten lęk i strach i na złość. I wiedzcie, że jeżeli odczuwacie lęk, to nie jesteście sami. Jest bardzo dużo osób, które też ten lęk odczuwają. I każdy pomaga tak jak może, tyle może i nie jesteśmy tu, żeby ani nikomu wytykać. Jesteśmy tu wszyscy, żeby się wspierać, żeby wspierać wszystkich tych ludzi, którzy potrzebują teraz naszego wsparcia i wysyłać tak wiele miłości do świata, jak tylko możemy jej wysyłać, bo tego chyba najbardziej potrzebuje. Także dzisiaj tutaj Was zostawiamy. Zostawiamy Wam trochę miejsca na Wasze odczucia z tym wszystkim. Na dole zostawimy Wam jeszcze kilka linków do zbiórek, do podcastu, który jest takim historycznym podcastem, który wyjaśnia tą sytuację. Możecie sobie zerknąć, troszkę się zainspirować, możecie sami pozostawiać w komentarzach linki do zbiórek, które Wy polecacie, które według Was mogą pomóc. I no i co? I to popatrzcie, my możemy podróżować, my jutro ruszamy w trasę, także w przyszłym tygodniu będzie normalny film, normalny vlog, jeśli to można nazwać także normalnym teraz, świecie. Teraz to jest jeden raz, co ten film odpuszczamy, to jest pierwszy film od ponad roku, kiedy nagrywaliśmy co tydzień i w przyszłym tygodniu wracamy też do tego, jak to oglądacie, to my już jesteśmy w drodze. Także zapraszamy Was w przyszłym tygodniu na kolejny film i bądźcie zdrowi. Bądźcie zdrowi, trzymajcie się. Życzymy Wam wszystkiego dobrego, jeżeli możemy w tej sytuacji Wam tego życzyć. I widzimy się z Wami już za tydzień o 9 rano, jak zawsze. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Trzymajcie się.